Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i witam was w piątym odcinku GTA 4. Dość słabo nam to idzie ze względu na to, że tylko dwa razy w tygodniu, więc zaczynamy sobie misję, mamy tylko i wyłącznie na razie misję od Romana. Serio? GTA 5 bym już dawno ją zabił. Bierzemy nasze auto. Nie te auto. No ju. Leż tam. Oni tutaj wszyscy kibery mają? Dobra, lecimy do Romana, bo nie ma na co tracić czasu. Oh yeah. Takich driftów nie macie w GTA 5. O, drzwi się zamknęły. Czekajcie chwilę. Cię przesunę. Jeszcze stąd, sorry. W sumie do Romana nie mamy daleko. On jest zaraz tutaj po drodze. Ale tam. Musimy chwilę tutaj. No właśnie. Muzyczka mi się chora włączyła. Gracias, my friend Nico. Czemu nie mogę wejść do Romana? Mogę. Zaczynamy misję, wujek Vlad. Nie cierpię Vlada, bo on się ma za taką osobę, która uważa się za nie wiadomo kogo, a tak naprawdę jest zwykłym chamem, prostakiem. Jest to osoba, która wszystkich uważa za takiego, że nic mu nie dorównują, nic mu nie zrobią i są ścierwem, najgorszą osobą w historii, więc tutaj akurat... I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't. Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you... Jakim nielojalnym? Jakim? Co? I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. To co ty właściwie chcesz od nas? I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. Te polskie napisy są przegenialne. You always were a hypocrite. Nico, wait, don't do anything stupid, wait for me! Wait for me! Jedź z Romanem poszukać Vlada. Autocom. Dawaj, dawaj, dawaj. Let's go. Don't do anything stupid, cousin. Nothing is stupid, cousin. Drogi. Hey, it happened. We have an open relationship. I do my thing, she does her. Dajcie lajka. Jeden lajk więcej, jedna osoba na masce więcej. Tak się mówi, nie? Czy jak? Jak wy zawsze mówiliście? Jestem ciekaw, jak wy zawsze mówiliście. Ja zawsze powtarzałem, że jeden lajk równa się jedna osoba więcej na masce. Zaczynam ogarniać jazdę samochodami. Też ogarniać to daleko to idzie. Będzie strzelanina tutaj w knajpie. Wiedziałem, że tutaj coś będzie. Będą jakieś takie lekkie dymy. Hey, bloody boy!
I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, stary. Nikuś ci zrobi jesieni wieczór, jak tylko by chciał. You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boy? Yeah. Now. Chłopcy to słyszeli. Chłopcy pożabują. No. Dawaj, dawaj, Niko! Jak jedziesz, baranie? Ja tu ścigam blada. Mendo jedna. You scared him good, Niko. He's going to stay away from Mallory for sure. I am not done with Vladdy yet. Not even nearly am I done with him. Pary? Come on, Niko, this is stupid. All for a woman? We should not throw everything away for one girl. This is principle. Drogi! We do this because we will not be stepped upon. By doing nothing, we let Vlad take everything from us. He takes our pride, Roman. Pride? Pride? Who needs this? We do. If we are to live with ourselves in this city, Vlad shall soon understand. Nie umiem dalej prowadzić. Myślałem, że umiem, ale... Nic nie ucieka, ja go dogonię. Będę. Dam radę. Albo się rozpierdzielę, albo go dogonię. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Niko! Shit! Dobra, wychodzimy. Halo? Ah, pominąłem kastenkę. You are dead man. Half beach is a small place. My friends will. Tak, zajumam cię. Już mam cię serdecznie dość, Mendo jedna. Pięknie. Jednego sukinsyna w mieście mniej. Ale spiczowała się jego głowa. Nareszcie, jestem normalnie zadowolony. Pierwszy raz jestem zadowolony z jakiegoś tutaj Liberty City morderstwa. To jest naprawdę genialne, co mogło tutaj się wydarzyć. Menda zginęła. Shit! When I was in the army, we were going on teraz będzie retrospekcja. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. Po co on mu to wszystko mówi? Tych trzech był Niko. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. To by Vlad. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Teraz bo na sentymenty wzięło. Co za gościu. Something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Right now, I don't think you're going to find out.
Bo on może dlatego przyjechał. Nie dlatego, że kuzyn go zaprosił na, jak to mówią, wypad marzeń. Wakacje marzeń, bo tak to miało wyglądać. Mamy go teraz spuścić, chciałem powiedzieć w Wiśle, ale tam raczej jest ocean. Klap do wody, no co? Nikt tam się nie zajarzy, że ciało pływa, że ktoś go kropnął. Jest git. Tak, zapisujemy. No, spróbujmy jeszcze raz do Romana zadzwonić. Roman? Okej. Posunęło się jednak misję do przodu. No i teraz zaznaczamy sobie naszego Romanka. I lecimy tym, jop twoją mać, wspaniałym autem. Szkoda czasu. Także wy zostawiacie łapkę w górę subika, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja jadę do Romana. Roman to jednak kuzyn, to dobra morda jest. Ja powiem wam tak, że Romana na swój sposób da się lubić. Jest trochę taki cwaniaczek, ale co do czego dochodzi, to sra pod siebie i nie wie co z sobą zrobić. Na początku mówił, że Vlada by wyeliminował i najchętniej by go się pozbył. Gdy tylko dochodziła rozmowa między nim a Vladem, automatycznie mówił, a nie, tam ze wszystkiego się wycofywał. Jedziemy do Romana, tylko jeszcze sobie zjemy hot doga, bo hot dog to jest podstawa tutaj w grze. Musimy też Little Jacoba zapraszać, robić tam z nim różne rzeczy, z tego względu, że on zaopatrzy nas w późniejszym czasie w broń. Ladies, ja tu teraz będę jadł hot doga. Minus 5 dolców, ale przynajmniej odnowione żyćko. No i dobra, teraz możemy spokojnie do Romana. Ory. No jeby, kapitalistyczne psy! To jeszcze ten moment GTA, gdzie w ogóle tutaj, jak podjedziemy pod znacznik, to możemy mieć 10 gwiazdek. GTA 5, no niestety takiej opcji już nie mamy. Ale tutaj łatwo nam poszło z policją. Sorry, nie chciałem. Chciałem dość mocniej ciebie uderzyć, ale tak, no, tak wyszło. Fuck. Wyhamuj. Pięknie. Szkoda, że tutaj nie ma takich sklepów więcej. Możemy sobie wejść do sklepu i będzie fajnie. Ale teraz mamy misję Zbrodnia i Kara. Kojarzycie taką lekturę ze szkół średnich? What are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous! You're being paranoid! Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up! And now we're dead! Because Felsten is a psychopath! He's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Będzie dobrze, będziemy pracować do Faustyna, będzie dobrze. Przyjacielu. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh. Get out of the dumpster, Mr. Oh. Jednak. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Jeszcze z kołachem lata po mieście. Co za wariat.
We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? Ale sznyty ma na ryju. And the boss is not happy. Oh no, shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Piwa! My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it. Ty to za lubi w dupę. What do you want me to say? Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from. Sorry za to, ale mój budzik się włączył, bo mam ustawione tabletki dla psa. Sorry. Więc i podejrzewam, że starałem się wyciszyć to, ale powiadomienia są wyciszone, alarm niekoniecznie. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? No ćwoki, normalnie ćwoki. Mnie dzisiaj normalnie tak śmieszą te misje, bo mamy do czynienia z totalnymi ćwokami. Najpierw nasz kuzyn, który myślał, że nie wiem. Porozmawiamy tylko z Vladem, który nas teoretycznie nie cierpiał. Później druga opcja. Niko, popoprany, mówił o swoich czasach wojennych. No i teraz te ćwoki, które ich porwały. And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Хорошо. Shut up, Roman. Shut up! Roman, shut up! Shut up, Roman! Roman, shut up! Yo, yo, was chilling! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! Personally, your cousin stitches out one by one and watch his guts spill onto the floor. Co za sukisyn. Listen, we'll take care of your cousin. Skumaj. Znaczy, skumajcie. Roman, Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck. Uspokój go. Jaja. Musimy znaleźć tutaj radiowóz. I teraz musimy tym radiowozem postarać się uciec. Jedzie tutaj nasz kochany radiowóz, który nam tutaj uratuje życie. To było skryptowane jak nic. Teraz nas ścigają trochę, że lipa. Delikatnie, ostrożnie. Sorry, kobieto, nie chciałem. Ja nie chcę niewinnych ruszać. Dobra. Mam radiowóz. Uciekłem od nędznej policji. Sorki, 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 sorki. A, dobra. Nie umiem dwóch rzeczy naraz robić. Ręcaj! Mama Chita!
Musimy tutaj ich dwóch kretynów teraz. Jeżeli będzie sam jeden, a. Man, I haven't picked up shipment yet. Show me the bag. You carrying TVs? To nie są ci. Wiemy, którzy są, bo robimy to drugi raz, ale. Dobra. Zaznaczyłem cię w razie coś. Serio. O nie, teraz będzie ten chamski pisk. Fuck. A muszę go mieć jak chodzę do kogoś. Goddammit. I tak dobrze, że nie utknąłem na dachu. To już by było gorsze. Wybacz się, na razie. Nie zniosę tego. Tu jest pierwsza część GTA, gdzie mamy w ogóle taką opcję reagowania na to, jak nasz pojazd wygląda. Nie mogę strzelać. Dobra. Okej, zostawmy to auto w spokoju, bo... Teraz wybuchnie i tyle będzie. Będę musiał gubić policję na nowo. Już ledwo jedzie. Będę. Nie jest ten. To nie jest ten, na stówę to nie jest ten. Listen, I don't got insurance. Show me you don't got any flat screens in the back. I ain't got nothing. Nishta, jebiga. To, że teraz muszę znaleźć furgonetkę. Czerwone, mają czerwone dziady. Dobra. Zostałe... Łaś! Syrenę chciałem włączyć! Łajzo. Lera, jasna, no. Musiał mi się rozwalić radiowóz. Na ostatniego faflaka musiał mi się rozwalić radiowóz. Dlatego, moi kochani, zostawcie łapkę w górę. To da mi świadomość tego, że jesteście ze mną, wspieracie moje dzikie jazdy w GTA. Jedziemy. Drogi! Niku jedzie. Ja bym szukał jeszcze takich nowości. Chciałbym zobaczyć... ładowanie się. W sensie, że musimy iść i po prostu... pamiętać o paliwie. To by było naprawdę spoko, jakbyśmy musieli pamiętać jeszcze o paliwie. Z jednej strony może wnerwiające, ale bardziej realistyczne.
Co o tym sądzicie? Jakby tak. Trzeba było. Była możliwość tankowania samochodów, bo coś się wydarzy, coś się stanie. Ten drugi gnój. Dobra, szaleć to, jedziemy na pełnej. Jedziemy do kryjówki. Muzyka out. Spokojnie teraz, bez nerwów. Ja wam to przyspieszę, oczywiście, żebyście bez sensu nie oglądali mojej pierwszej porażki, ale... tak, to jest drugie podejście do tej misji, z tego względu, że auto mi się przewróciło i nie chciało w ogóle kaput, kaplica. Zaczęło mi się palić. Delikatnie teraz, najdelikatniej jak tylko się daje, próbuję tutaj jechać. Dobrze, dobrze. Okej, to już mamy za sobą, więc już kawałeczek tylko został. Najprostszą rzecz, jaką można było zrobić, czyli doprowadzenie furgonetki, ja miałem to jako najgorszą z tego względu, że policja też mnie goniła. Chciałem najpierw zgubić policję. Pięknie. W tym odcinku już nie zdążymy kolejnej misji, ale możecie dać łapkę w górę, subika, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, chociaż no niekoniecznie ciekawy był ten odcinek. Cześć, maleńka. Jeszcze tylko z Dimitrim pogadamy. Ale lachon. I've left the van where you say. How's Roman? He's okay. A little scarred, but okay. You did good. Dajcie łapkę w górę dla tej pani. Jeżeli podoba wam się ta pani, dajcie łapkę w górę. A ja będę się z wami żegnał. Patrzcie linki w opisie materiału do Discorda i do Ashanti Capsule. Też możecie zajrzeć na mojego Discorda, ale również na live'y, które się czasami pojawiają. Zaglądajcie, jeżeli chcecie oczywiście. Patrzcie linki w opisie materiału do Idea Shirt i Capsule, gdzie możecie kupić maseczki, kubki, ubrania w postaci t-shirtów, ubrania w postaci chociażby jakichś tam bluzy chyba też są. Ja jak dobrze pamiętam, więc jest rozmaitość różna od takich rzeczy, o wodę mogę kupić, od takich podstawowych rzeczy jak kubki, które każdy ma praktycznie, są t-shirty, maseczki, są takie też gadżety jak magnesy na lodówkę, naklejki czy chociażby plecaki, to tak i tak jak wspomniałem, na media Facebook, Instagram, Twitter i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA 5. Pa, pa! Bajos!